Hej, z tej strony Tykilka, witam Was wszystkich w kolejnym unboxingu paczki z mangami na moim kanale. Dzisiaj odpakowuję swoją paczuszkę z Waneka, którą zamówiłam na swoją rodzinę. I w ogóle fajnie, że Waneko daje kod urodzinowy, więc jeżeli nie wiedzieliście, że coś takiego mają, to mają. Będzie jeszcze drugi odcinek, dlatego że w drugim odcinku chcę pokazać to, co kupiłam sobie na festiwalu od JG. I dodatkowo chcę pokazać mangi, które niedawno do mnie przyszły, albo kupiłam po prostu. Także cóż, bez zbędnego przedłużania zabieram się za unboxing. Lecimy z pierwszą mangusią. Na początku Miecz Zabójcy Demonów, czyli Kimetsu no Yaiba, tomik 13. 14 też już niedługo będzie sprzedaży. Czy ja chcę coś pokazywać? Może coś takiego? Wiecie, że ja nie lubię pokazywać spoilerów w mangach. Miło by było, gdyby pewne osoby też tego nie robiły. Ale no cóż, dalej mamy Spy Family tom 8. Mam nadzieję, że ta manga będzie się coraz lepiej sprzedawać, bo jest przecudowna. I też dostałam mega, mega hype dzięki anime. I nie dziwię się, anime też oglądam. W ogóle oglądam je z moim mężem, on jest zachwycony. To jest jego ulubione anime tego sezonu. Czego się nie spodziewałam, tak szczerze powiedziawszy. Dalej mamy Pokój w kolorach szczęścia, tomik 9. Który jest bardzo, bardzo gruby. Dobrze. Tak prezentuje się kreska. I jak już jesteśmy przy pokoiku, to mamy też Genialny Detektyw Matsubasa, tomik 3. I szczerze powiedziawszy, Matsubasę dużo bardziej lubię niż sam pokoik ogólnie. Jak i też wydaje mi się, że wiele osób uważają, że po prostu pokoik bez Matsubasy byłby nudny, beznadziejny. Dobra. Matsubasa jest tak przekochany małym trolem, że po prostu go ubóstwiam. W ogóle, kieliszki moje kochane, zapomniałam pokazać na początku, co dostałam. Jakie dodatki oczywiście. Także dziękuję za zakupy. Moją paczkę przygotowała pani Ewa, pozdrawiam. Damy może tutaj. Dostałam żelki, które już kiedyś dostałam na chyba Boże Narodzenie. Ogólnie taką, wiecie, paczkę grudniową. Dalej mamy 5 zakładek, bo zrobiłam no dość duże zakupy. Mamy Pożegnanie pierwszej miłości. Jestem bardzo ciekawa tej mangi. Następnie mamy Boskie łuski i tą mangę na 100% będę chciała kupić, tylko po prostu poczekam, aż wyjdzie drugi tom, bo ta manga ma tylko 2 tomy. Dalej mamy Od dziś jestem zombie i tą mangę też chciałabym przeczytać. Jest to jednotomówka. Dalej mamy Orient. I mamy Tak nie może, która jest light novelką. Też może kiedyś przeczytam. Dalej mamy, to będzie spoiler, co kupiłam, ale trudno. Naklejki. Mamy naklejki z Pochitą, które są przecudowne, przekochane. Dalej mamy naklejkę z Zapachu miłości. I mamy kartę z Zapachu miłości. Dalej mamy taką holo kartę z Kasane. Mam nadzieję, że to widać, jak się zmienia. I mamy taką pocztówkę, powiedzmy, kartę. Pocztówka. Skasane. I lecimy dalej. Mamy 4 tom Zapachu miłości. Bardzo dobrze mi się czyta ta manga, jest naprawdę przemilutka. I mamy 5 Zapachu miłości. Kreska jest bardzo prosta, ale jest też bardzo urocza. Następnie mamy Chainsaw Man, tomik 10. 11 tomik jest ostatnim i ten 10 tomik dopiero przeczytam, kiedy przyjdzie do mnie 11. Dlatego, że po prostu chcę sobie te 2 tomiki ostatnie już przeczytać ciągiem. Następnie mamy Dororo Ikekimaru i tą mangę miałam ostatnio zamówić, w ostatniej paczce, ale zupełnie o tym zapomniałam. A też tą serię bardzo lubię, tylko kurde.
żeby nie było spoilerów, to może być dość ciężkie, ale... Dalej mamy siódmy tom Moriarty, czyli jest to jedna z moich ulubionych mang. I od razu wzięłam też ósme, gdzie mamy brata Sherlocka Holmesa na okładce. On ma strasznie dziwne imię. Nigdy nie jestem w stanie go zapamiętać. Mycroft? Nie wiem, jakieś dziwne ma imię. I ostatnie dwie mangi z tej paczki jest to drugi tom Kasane oraz tomik trzeci. Tak jak wam mówiłam, manga jest taka specyficzna, ma taki bardzo dziwny klimat, ale chcę zobaczyć, jak się rozwinie. Może tak wam pokażę. I cóż, to było na tyle, jeżeli chodzi o moje zakupy urodzinowe. Dajcie znać, co z tego czytaliście, dajcie znać, co ostatnio kupiliście. I już na dniach widzimy się z nowościami festiwalowymi, które wam pokażę. I cóż, to było na tyle. Trzymajcie się i pa, pa!